Konnichiwa. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry, witamy. To jest Fuki-san oraz Itami-san, mój sensei, czyli moi nauczyciele oraz właściciele studia, w którym zwykle pracuję i tworzę swoje prace. A do tego Itami-san zajmuje się także sztukami walki i z tyłu tego studia jest takie specjalne pomieszczenie do ćwiczeń, w którym po godzinach ćwiczymy różne sztuki walki. I pomyśleć o tym, że ten pan ma chyba 80 lat. I gdyby ktoś był ciekawy, czym artyści zajmują po godzinach, to właśnie tym trenujemy tutaj sztuki walki. Tak to wygląda, jak każde studio. Dużo farb, dużo technicznych przedmiotów, ale tutaj odbywa się cała magia. Mój czas dzielę głównie między pracę nad grafikami, wykorzystując tradycyjne techniki ręcznego druku, tak jak sitodruk, czy miedzioryt, drworyt. Sitodruk to jest taki proces, w którym wykorzystuje się sita. Sito to jest naciągnięta na metalową ramę taki materiał, który ma bardzo dużo dziurek. Ten materiał pokrywa się światłoczułą emulsją, która pod wpływem światła zamyka bądź otwiera te dziurki. I naświetlone sito wygląda właśnie tak. Czyli kiedy położyliśmy na nie jakiś napis, światło nie mogło przejść przez napis, czyli zostały otworzone tylko te miejsca, gdzie były położone te kształty. I dzięki temu, kiedy przepchniemy farbę przez sito, to co zostaniemy po drugiej stronie na papierze, to jest dokładnie ten napis.